Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Ze mną jest Bartosz Furta. Cześć. Dobry. Jakie kierunki można studiować na waszym wydziale? No więc Kolegium MISMAP generalnie nie jest wydziałem, to jest kolegium, natomiast w jego skład wchodzi 8 różnych wydziałów. Jest to cała ochota, czyli wydział chemii, fizyki, matematyki, informatyki, mechaniki. Ponadto wydział filozofii i socjologii, psychologii oraz geografii. Zatem jest to 8 wydziałów, wszystkie kierunki z tych wydziałów można studiować w ramach naszego kolegium. No i generalnie można je wszystkie łączyć i tak. Jak wygląda proces rekrutacji na studia? Rekrutacja na MISMAP wygląda zasadniczo dokładnie tak samo jak na wszystkie inne wydziały. Nie mamy żadnych dodatkowych rozmów ani innych spotkań. Jedyną różnicą jest to, że rekrutujemy się na MISMAP jako na jednostkę, a w trakcie procesu rekrutacji wybieramy sobie kierunek nasz główny przewodni, analogicznie jak na kolegium MISH dla tych, którzy może się orientują bardziej. No, wybieramy sobie jeden konkretny przedmiot, którego zobowiązujemy się realizować więcej przedmiotów. No, analogicznie jakbyśmy się rejestrowali na jakiś kierunek w ramach danego wydziału. Dla kogo to jest dobry wybór? Według mnie odpowiedź na to pytanie jest taka trochę nieintuicyjna, ponieważ w mojej opinii dobrze się na tym kolegium odnajdą osoby zarówno, które mają bardzo szerokie zainteresowania i które może nie do końca jeszcze chcą się ukierunkowywać w jednym, jakby w jednej konkretnej sferze, albo nie do końca jeszcze wiedzą dokładnie, co chcą robić, czyli na przykład nie chcą od razu iść na samą fizykę i tylko w tym kierunku się rozwijać, tylko na przykład czerpać z różnych dziedzin. Natomiast to jest również dobre rozwiązanie dla osób, które dokładnie wiedzą, co chcą robić i które już wiedzą konkretnie, jaka dziedzina na przykład chemii, czy matematyki, czy fizyki ich interesuje. No i mogą dzięki temu rozszerzać sobie swoje spektrum wiedzy, pobierając przedmioty z innych wydziałów. Z czego jako kolegium jesteście najbardziej dumni? Wydaje mi się, że na tą chwilę najbardziej ja, czy nasze kolegium ogólnie jesteśmy dumni z naszej społeczności, ponieważ wydaje mi się, że w momencie, w którym nasi studenci są trochę porozrzucani po wszystkich wydziałach, dużo trudniej jest zbudować taką zżytą społeczność. No i wydaje mi się, że w ostatnich latach zwłaszcza dobrze nam to wychodzi. Jesteśmy też dumni z naszych różnych wydarzeń, które staramy się jak najwięcej, jak najciekawszych organizować, aby móc jakoś tak silniej nas zgrywać. Między innymi, zanim pandemia pokrzyżowała nam plany, rozpoczęliśmy serię wyjazdów zimowych na narty, które też jakby no nie są aż tak popularne, wydaje mi się. Zaczęliśmy wydarzenia kulturalnego MISMAP-u, które się rozpoczęły wyjściem do Filharmonii. No, niestety udało nam się tylko jedno zorganizować, zanim wszystko się wydarzyło. No i ogólnie dużo takich bardzo ciekawych wydarzeń, eventów, które organizujemy, wydaje mi się, tak umożliwia nam spajać nas jako społeczność. I potem jakby ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda na innych wydziałach oczywiście, ale wydaje mi się, że tworzymy taką bardzo zgraną, taką pomocną społeczność dla nas wszystkich. Jakie koła naukowe działają w ramach MISMAP? W ramach MISMAP jako takiego nie mamy żadnych własnych kół naukowych, natomiast no, student MISMAP-u oczywiście jest w stanie brać udział czy być częścią dowolnych kół naukowych z wydziałów, na których zajęcia pobiera, powiedzmy. Więc o więcej szczegółów należałoby zapytać kolegów z moich wydziałów. Jakie możliwości czekają na studentów po ukończeniu MISMAP? MISMAP generalnie oferuje bardzo szeroki zakres edukacji, jaką można pobierać i wiele użytecznych umiejętności. No, wydaje mi się, że każdy student MISMAP-u na pewno będzie miał wiedzę powiedzmy, z programowania, matematyki, takich bardzo użytecznych umiejętności na rynku pracy. Zatem na pewno są to analogiczne możliwości jak po ukończeniu danego kierunku, przykładowo chemii, matematyki czy fizyki, no ale zawsze są to, ta wiedza jest jakoś poszerzona o obszary z innych wydziałów. Więc. Student MISMAP to? Jest to na pewno osoba zorganizowana w mojej opinii, ze względu na to, że na MISMAP-ie każdy musi sobie własny plan ułożyć, więc student MISMAP-u przede wszystkim musi umieć sam siebie ogarnąć i ogarnąć to, co musi zrobić. No na to wydaje mi się, że jest to osoba bardzo, od bardzo szerokiej wiedzy, bardzo taka oczytana. No i wydaje mi się, że jest osobą koleżeńską i taką bardzo pomocną dla swojego otoczenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.